Czy zastanawialiście się kiedyś, czy można sfotografować wstyd? Czy to w ogóle możliwe? To zadanie zawiera w sobie mnóstwo sprzeczności, być może zbyt wiele by mogło być zrealizowane. Wstyd zazwyczaj staramy się ukryć, schować, a my wychodzimy tutaj z propozycją, by wyciągnąć go na wierzch, by pokazać go i sfotografować. To duża przeciwstawność, może jest w tym nawet kontrowersja. I wreszcie, jak sfotografować wstyd? To pytanie zadałam sobie dopiero niedawno, nieprzypadkowo, choć dość niewinnie, bo nie było wynikiem długich przemyśleń, było impulsem. Impulsem, do którego bodźcem było fotografowanie dorastania, niewinności, dziewczęcości. Ta sprzeczność zaintrygowała. Nowa myśl w mojej głowie, nowy temat, a jednocześnie pojawiło się w niej bardzo niewiele odpowiedzi. Zadałam więc to pytanie Monice i okazało się, że ona pyta od zawsze. Ja dobrze wiem, co to znaczy wstydzić się. Jak ja dobrze znam to okropne, paraliżujące uczucie. Wstydziłam się od zawsze, od dziecka. Wstydziłam się tego, jak wyglądam, jak się poruszam, jak mówię. Wstydziłam się odezwać z obawy przed wyśmianiem, wystąpić przed grupą. Jeszcze jako młoda fotografka fotografowałam tylko kamienie i rośliny. Tak bardzo wstydziłam się podejść do ludzi. Dopiero potem odkryłam, jak bardzo lubię robić portrety. Dlatego kiedy Ola zadała mi to pytanie, jak można sfotografować wstyd, to poczułam, że tak, że to jest temat dla mnie, że to jest zadanie dla mnie, bo ja po prostu znam wstyd od podszewki. Od wielu lat już fotografuję ludzi i dobrze wiem, że najtrudniej jest sfotografować właśnie tych nieśmiałych, tych, którzy nie akceptują siebie, którzy nie potrafią znieść swojego odbicia w lustrze, którzy nie potrafią spojrzeć w obiektyw, stanąć w świetle, którzy na widok aparatu najchętniej by się schowali w szafie. Ale też wiem, że potem są z siebie bardzo dumni, kiedy jednak im się to uda. I ja też, walcząc ze swoim wstydem, w jakiś sposób wykorzystałam fotografię. Pamiętam, jak moje autoportrety fotograficzne pomagały mi tak powoli, powoli oswoić się ze sobą i zaakceptować siebie. Dlatego już od dawna miałam takie przeczucie, że fotografia może mieć działanie terapeutyczne. Z mojej naiwnej ciekawości, nie bójmy się tego powiedzieć, i dojrzałej refleksji Moniki stworzyłam zarys projektu. Ten wstyd, który tak bardzo wszyscy staramy się ukryć i schować, spróbujmy sfotografować. Pokażmy w fotografii. Tam, gdzie są ludzie, zamieściłyśmy ogłoszenia. Na klatce schodowej, w gazecie, na fejsie było: cześć, chcę sfotografować wstyd. A oni pisali, bo każdy z nas czegoś się wstydzi. Kiedy jednak doszło do spotkań z bohaterami, zaczęły wypływać z nich słowa, których nie można było zignorować. Zbyt intymne, prawdziwe, osobiste, bolesne historie. I one też musiały stać się częścią tego projektu. Dlatego planowaną wystawę postanowiłyśmy wzbogacić o teksty. Dodałyśmy też katalog. Nie definiowałyśmy wstydu. Postanowiłyśmy zostawić go kwestią otwartą. I właśnie dzięki temu usłyszałyśmy historie, o które nie przyszłoby nam do głowy zapytać. Nasi bohaterowie obdarzyli nas olbrzymim zaufaniem. Wpuścili nas bardzo głęboko w swoją intymność. Wiedziałyśmy, że bierzemy na siebie olbrzymią odpowiedzialność. Dlatego na każdym etapie mogli zrezygnować z udziału w projekcie. Wiedzieli, że mogą się wycofać. I byli tacy. Bo czasem wyraźne emocje na twarzy sportretowanego i tuż obok wisząca ich własna, prawdziwa historia, to zbyt dużo do zaakceptowania. Ale większość uznała, że warto. Dlatego pół roku później i wiele godzin spotkań później powstała wystawa, a na niej 27 portretów i 26 historii. A my same już po kilku pierwszych spotkaniach wiedziałyśmy, że jeśli wstyd ukażemy w odpowiednim świetle, to zamknięcie migawki otworzy człowieka. Bardzo byłam ciekawa, kto się zgłosi. Co to będą za ludzie? Podobni do mnie? Czy ich problemy będą moimi problemami? A może nie zgłosi się w ogóle nikt? To wydawało mi się bardzo prawdopodobne przy takim temacie. Nie zdziwiłabym się. Jednak
Odzew na nasz apel przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Zgłosiło się kilkadziesiąt osób, które cierpią z powodu wstydu. Ludzie nas potem pytali często, dziewczyny, jak wy ich do tego nakłoniłyście? Jak nakłoniłyście tych zawstydzonych ludzi do takiego otwarcia się? A my nic przecież specjalnego nie zrobiłyśmy. Myśmy tylko ich zaprosiły, pozwoliłyśmy im mówić. Stałyśmy się takim medium dla nich, sceną, na której wreszcie mogli wystąpić. Więc co ich do tego skłoniło? Co skłoniło tych delikatnych, wrażliwych ludzi, często po bardzo trudnych przejściach, do takiego obnażenia się? Nie powiedziałyśmy, masz duży brzuch, jak cię nie wstyd, to powiedz mi o tym. Po prostu powiedziałyśmy, jak nas znaleźć. Zachęciłyśmy do dialogu te osoby, które czuły, które miały przeczucie, że w tej kwestii, w temacie wstydu, mają coś do powiedzenia. Doprowadziłyśmy do spotkań, do trudnych spotkań. Wyobraźcie to sobie, czekacie na obcą osobę, na spotkanie, które może przyjąć każdą formę, nie do końca wiecie, czego można się spodziewać. A potem pukanie do drzwi i słowa, cześć, jestem. I sfotografuję twój wstyd. Nie spodziewałyśmy się całej tej palety emocji, która wypłynie z naszych bohaterów. Tych wszystkich traum i emocji. Nie tylko bohaterów, ale też naszych, a z czasem odbiorców. Nieraz miała miejsce taka sytuacja, że po odbytej rozmowie wsiadałam w samochód w drodze do domu i raz jeszcze odpalałam dyktafon. Tym razem po to, żeby nagrać siebie. Żeby wyrzucić z siebie ten cały ciężar, te wszystkie emocje, żeby oczyścić głowę. Nie jesteśmy terapeutkami. Najwidoczniej nie byłyśmy też przygotowane na ten bagaż, nie byłyśmy na niego gotowe. Nasi bohaterowie przychodzili do nas z bardzo różnymi doświadczeniami, prawdziwymi historiami. Część dzieliła się poczuciem olbrzymiej, przytłaczającej nieśmiałości, ale byli też tacy, którzy opowiadali o doświadczeniu krzywdy, poczuciu winy, stracie. Byli też tacy, którzy przychodzili do nas po to, żeby poczuć ulgę. Ta rozmowa miała być dla nich oczyszczeniem. Ale i tacy, którzy mieli w sobie poczucie misji, czuli, że chcą podzielić się swoją historią, dlatego że w ich domach, w pokojach są w tej chwili inni ludzie, którzy tak jak oni kiedyś, dziś nie mogą poradzić sobie ze swoimi emocjami. Być może ich świadectwo może im pomóc. Niektórzy po raz pierwszy zmagali się z tym tematem. Być może nawet po raz pierwszy na głos wypowiadali te słowa. Ale byli też tacy, którzy byli na końcu bardzo długiej, żmudnej drogi, na koniec swojej terapii, bardzo gotowi na to, by podzielić się swoją historią. Choć tak bardzo różni, coś ich łączyło. Większość z nich zgodnie przyznawało potem, że udział w tym projekcie stał się dla nich jakimś wyzwoleniem, pewnego rodzaju terapią właśnie. Bo umożliwił im skonfrontowanie się z tym bardzo trudnym uczuciem, jakim jest wstyd. Bo wstyd może być bardzo bolesny, tak jak w przypadku Elżbiety, która przez długie lata nie mogła pogodzić się z tym, że tkwi w związku pełnym przemocy, a co gorsze, że nie ochroniła przed nim swoich dzieci. Wstyd może powodować wyobcowanie i samotność, tak jak w przypadku Arkadiusza, który tak bardzo wstydził się swoich patologicznych rodziców, że wyrzekł się swojego nazwiska, języka i kraju. Wstyd może powodować wyparcie, może sprawić, że nie zdajemy sobie sprawy z głęboko zakotwiczonej w nas tajemnicy, jak w przypadku Joanny, która bardzo długo musiała uczyć się czytać sygnały płynące z jej dorosłego kobiecego ciała, po to, by zdać sobie sprawę z tego, że w dzieciństwie była gwałcona. Wstyd bywa bardzo autodestrukcyjny, nawet w sensie dosłownym, tak jak w przypadku Georginy, która się okaleczała. Wstyd może być choć tylko pozornie nieuzasadniony, jak w przypadku Blanki, która mimo tego, że jest młodą, naturalną, ładną dziewczyną, ma odruch wymiotny na samą myśl o tym, by odsłonić choćby fragment brzucha. Wstyd bardzo determinuje relacje z ludźmi. Blokuje seksualność, emocjonalną otwartość na drugiego człowieka, tak jak w przypadku Gosi. Gdy teraz o tym myślę, obawiam się, że w to bardzo destrukcyjne uczucie wprowadzamy innych często my sami. Że być może zbyt trudno jest nam zaakceptować inność. Mierzymy wszystkich swoją miarką, przykładamy do nich linijkę
według której może nawet sami nie chcielibyśmy być oceniani. Ale może też jest tak, jak mówi Maja, jedna z naszych bohaterek, że mamy pewne wyobrażenie o tym, co będzie przez społeczeństwo zaakceptowane, a co nie. Jeszcze zanim dostaniemy pod nosie, nakładamy na siebie ze strachu autocenzurę, poddajemy się w efekcie wielu ograniczeniom. To piękne, że wielu naszych bohaterów dzięki temu poczuciu wstydu znalazło w sobie olbrzymią siłę. Małgorzata nie mogła mieć dziecka, ale wraz z mężem postanowili adoptować chorego chłopca. Ten wstyd, który towarzyszył jej przez długie lata, dał jej siłę do tego, by stała się kobietą, która z determinacją postanowiła ofiarować miłość. Wszyscy nasi bohaterowie dostali szansę, by swój wstyd przedstawić w formie artystycznej. I ich wstyd również stał się piękny. Bo jeśli ze wstydu czynimy sztukę, jeśli odnajdziemy w nim to piękno, jeśli pozwolimy mu wyrazić się w formie artystycznej, to dużo łatwiej go zaakceptować. Staje się on kluczem do nas samych. Wstyd powoduje zamknięcie, ukrycie się. Wstyd, że zostaliśmy skrzywdzeni, że pozwoliliśmy na to. Wstyd, że nie potrafimy tak dobrze odegrać wszystkich naszych życiowych ról, że nie potrafimy sprostać wszystkim wymaganiom. Jeśli ten wstyd przeżywamy w zamknięciu, w samotności, to on nas zjada od środka, niszczy nas od wewnątrz. Ale kiedy uda nam się otworzyć, kiedy zdecydujemy się o tym opowiedzieć, pokazać to, to przychodzi oczyszczenie i ulga. I dopiero wtedy możemy zacząć się leczyć, poznawać siebie, poznawać swoje prawdziwe pragnienia, swoje prawdziwe ja. Mnie osobiście udział w tym projekcie bardzo dużo dał. Poczułam, że nie jestem z tym problemem sama, że to nie tylko ja borykałam się ze wstydem. Miałam wielkie poczucie wspólnoty z moimi bohaterami. I poczułam też, że jest wiele sposobów na to, żeby ten wstyd przezwyciężać, żeby go okiełznać. A wśród nich również ten tak bardzo mi bliski, czyli fotografia. To był mały impuls. Pytanie, czy można sfotografować wstyd? Przed obiektywem staje 27 bohaterów. Wiedzą, że to będzie trudne, ale i wyzwalające. I udaje się. Udaje się wydobyć piękno z osób, które zwątpiły, że ono wciąż w nich jest.